Dzień dobry Państwu. W samo południe, w ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, kłania się Państwu Adam Poprawa. To jest spotkanie z Ryszardem Krynickim, który za parę momentów się pojawi. Znane jest z Monty Pythonów podejście popatrz na to z jaśniejszej strony, więc powiem Państwu, że szykujemy jeszcze efektowniejsze entrée panu Ryszardowi Krynickiemu. Poza spotkaniem tym, które właśnie się zaczęło, czyli spotkaniem z panem Ryszardem Krynickim, w dniu dzisiejszym zapraszamy jeszcze na godzinę 13:30. Będzie spotkanie zatytułowane Książki, które nadchodzą. O wybranych książkach, publikacjach, które zostały przygotowane z jubileuszowej okazji. W tym roku, jak Państwo wiedzą, przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Porozmawiają redaktorzy tych dzieł, Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego i Emil Pasierski z wydawnictwa Warstwy. Poprowadzi to spotkanie Anna Marchewka. Potem o godzinie 15:00 raz jeszcze będą mieli Państwo okazję spotkać się z Ryszardem Krynickim, tym razem jako uczestnika rozmowy poświęconej zmarłemu niedawno Adamowi Zagajewskiemu. Andrzej Zawada poprowadzi dyskusję, w której oprócz Ryszarda Krynickiego weźmie udział Adam Michnik. O godzinie 16:00, bo posługujemy się również, czy występujemy, korzystając z innych form kultury, więc Silesius na 18. Festiwalu Filmowym Millennium Dogs Against Gravity i będziemy oglądać film Herbert Barbarzyńca w ogrodzie, o którym to filmie Piotra Załuskiego będą dyskutować, będzie dyskusja ze współautorem scenariusza, panem Andrzejem Franaszkiem, i poprowadzi to Stanisław Bereś. O godzinie 17:00 będzie spotkanie z ósmym arkuszem Odry, czyli ósmy arkusz Odry na żywo. Jest postawione takie pytanie, motto, program tego spotkania, czy coś jeszcze kiedyś będzie, poezja i przyszłość. Gośćmi tego spotkania będą Tomasz Bąk, Joanna Orska i Andrzej Sosnowski. Poprowadzą natomiast Paweł Kaczmarski i Marta Koronkiewicz. I wreszcie o 19:30, ostatni punkt dzisiejszego programu, ósmy arkusz Odry nadal na festiwalu Silesius, nowa poezja z Wrocławia i okolic, i będzie to czytanie tych wierszy w wykonaniu poetek i poetów. Tyle jeśli chodzi o program na dziś. Czekamy na pana Ryszarda Krynickiego, który lada moment będzie. Proszę Państwa, ja występuję dzisiaj w roli jednego z jurorów Silesiusa, jednego z tej siódemki, której decyzją pan Ryszard Krynicki został tegorocznym laureatem tej najważniejszej polskiej nagrody poetyckiej. I proszę Państwa, wśród laureatów naszej nagrody jest kilku laureatów, o których można by powiedzieć, że są laureatami oczywistymi, i to nie jest rzecz jasna epitet dezawuujący, ale ich rola już w historii polskiej poezji, bo nagroda za całokształt jest oczywiście nagrodą już mocno historyczno-literacką, więc rola tych poetów jest tak duża, że ta nagroda
była dla nich właśnie oczywista. Pojawiało się tylko pytanie, kiedy. Oczywiście mamy regulamin nagrody i w tym regulaminie punkt, że nagroda za całokształt może być przyznana na podstawie książki wydanej w ciągu ostatnich 3 lat. Książka autora, książka laureata jest tutaj rozumiana bardzo szeroko. To nie musi być nowy tomik, jak w wypadku debiutu czy nagrody za książkę roku. To może być wybór wierszy, to może być zbiór wierszy, to może być jakiś okazjonalny autorski druk, ewentualnie autorski przekład wierszy. I tak było w wypadku tej nagrody, to podstawą edytorską dla przyznania tej nagrody jest wydanie wyboru wierszy Hansa Magnusa Enzensbergera w wydawnictwie A5, przygotowane przez właśnie Ryszarda Krynickiego. On jest autorem wyboru, on jest redaktorem tego tomu i przede wszystkim on jest tłumaczem tych wierszy. Gdyby pojawiły się tutaj jakieś zdziwienia, czy przekład to jest autorstwo wierszy, to zapewniam Państwa, że tak. W translatologii ostatnio coraz mocniej podnoszą się głosy, pisze o tym znany Państwu Jerzy Jarniewicz, który w tym festiwalu wziął również udział. Pojawiają się zatem coraz liczniejsze i coraz mocniejsze głosy upominające się o docenienie tłumacza, nieraz lekceważonego i pomijanego. I chodzi tutaj nie tylko o takie zewnętrzne formy docenienia dzieła tłumacza, jak na przykład opublikowanie jego nazwiska już na okładce, a nie tylko na stronie tytułowej. A kochani Państwo, są szacowne wydawnictwa znane, które umieszczają nazwisko tłumacza na stronie redakcyjnej. Nie ma tłumacza nawet na stronie tytułowej. Przede wszystkim zaś w tym nowym spojrzeniu na problem przekładu, przekład należy do literatury, jak to mówią znawcy tłumaczeń, do literatury języka docelowego. Czyli w tym momencie Enzensberger, przełożony przez Krynickiego, należy owszem historycznie, oryginalnie do literatury języka niemieckiego. Natomiast skoro ukazuje się jego książka po polsku, to książka ta zaczyna krążyć w obiegach właśnie literatury polskiej i w ten sposób należy do literatury polskiej. Wchodzi w obieg literatury polskiej. Nie jest to oczywiście polonizowanie autora wierszy oryginalnych, tylko zwrócenie uwagi na obieg, na recepcję, na odbiór. I jak Państwo wiedzą, niejednokrotnie teksty tłumaczone mogą stać się ważniejsze niż teksty oryginalne. Nie mówię, nie dążę tutaj do jakiegoś zasadniczego uogólnienia, ani nie stawiam pytania, która z tych literatur tłumaczona czy oryginalna jest ważniejsza, tylko zwracam uwagę na istotne detale. W latach 80. pojawił się przywoływany wielokrotnie nawet w wierszach słynny niebieski numer literatury na świecie, gdzie pojawiły się przekłady poetów szkoły nowojorskiej, najbardziej znanego z nich Franka O'Hary. I poeci, którzy wchodzili w życie literackie, którzy publikowali swoje pierwsze wiersze, niedługo już pierwsze tomiki, uczyli się pisać od O'Hary właśnie i tyle, że to był O'Hara w przekładzie,
a nie O'Hara oryginalny. Ktoś z krytyków polemicznie, bodaj Krzysztof Keller, nazwał ten nowy nurt ocharyzmem, a tymczasem należałoby go nazwać zomeryzmem, bo ci młodzi poeci, którzy znaleźli źródło natchnień w twórczości Franka O'Hary, nie czytali oryginałów, tylko czytali przekłady autorstwa Piotra Zomera. Widzę już w głębi pana Ryszarda Krynickiego, także zaraz będziemy tutaj w pełnym składzie. Gdybyśmy prowadzili to spotkanie w sali wypełnionej gośćmi, jak zwykle, no to słyszeliby państwo brawa. Powiedzmy, że są to brawa wirtualne. Witamy pana Ryszarda Krynickiego, laureata tegorocznej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt. Bardzo się cieszę, że pan dotarł. Proszę bardzo. Tak, tak, to będzie wygodniej mówić. Jest pan już gotowy? Tylko proszę mikrofon. Mikrofon proszę wziąć. Mhm. Właściwie jakbyśmy występowali w maskach, to mogłoby dojść do ciekawych mistyfikacji, prawda? Że zatrudniamy, zamienić rolami, ewentualnie nigdy nie bylibyśmy pewni, kto naprawdę te wiersze czytał. Czy chce pan zacząć od przeczytania wierszy, czy od rozmowy? No bo nie mieliśmy okazji umówić się. Tylko mikrofon, proszę. Tak, może jeśli państwo pozwolą, to ja bym na początek przeczytał trzy wiersze moich ulubionych tłumaczonych, którym dużo zawdzięczam. To są wszystko poeci języka niemieckiego, no i to są wiersze, które sam przełożyłem. I może zacznę od wiersza mojej ukochanej poetki Nelly Sachs. Bardzo proszę. Hasydzi tańczą. Noc powiewa chorągwiami wydartymi śmierci. Czarne kapelusze, piorunochron Boga poruszają morze. Kołyszą je, ważą, rzucają na brzeg, gdzie światło swoje czarne rozwarło rany. Na języku pozostaje smak świata, który wyśpiewany oddycha płucami zaświatów. Na siedmioramiennym świeczniku modlą się plejady. A teraz przeczytam wiersz Bertolta Brechta. Jeden z mniej znanych jego wierszy. Raz na wiele, wiele razy. Raz na wiele, wiele razy los zapomina o szczęśliwcach. Nie przychodzi jadem przepełniony list. Spóźnia się mord, jakby ukryci w chmurce złocistego pyłku, z dnia na dzień żyją kochankowie. Lecz być może los wie o wszystkim. Chcę tylko podkreślić, jak niepewną ma rękę i z ociąganiem dodaje 7 lat, by ostatecznie 2 znów odebrać. I wiersze Paula Celana, T
tenebrę. Blisko jesteśmy, Panie, blisko i pod ręką. Schwytani już, Panie, szczepieni z sobą, jak gdyby ciało każdego z nas Twoim ciałem było już, Panie. Módl się, Panie, módl się do nas, jesteśmy blisko. Poszliśmy schyleni pod wiatr, poszliśmy, by się pochylić nad przełęczą i marem. Do wodopoju poszliśmy, Panie. Oczy i usta tak są otwarte i puste, Panie. Piliśmy, Panie, tę krew i obraz we krwi, Panie. Módl się, Panie, jesteśmy blisko. Dziękuję bardzo za te trzy wiersze. I skoro wybrał Pan taki początek, to chciałbym zapytać, zacząć właśnie od tego problemu. Skąd w Pana przekładach przeważają poeci języka niemieckiego? Z innych języków tłumaczy Pan raczej sporadycznie. Czy jest to zainteresowanie literaturą języka niemieckiego i literaturą różnych krajów? Czy może sama Niemczyzna spowodowała, że wybiera Pan właśnie tych poetów? No to jest, ja rzeczywiście tłumaczę przede wszystkim poetów języka niemieckiego, również i dlatego, że akurat ten język trochę znam, z innymi jest różnie. Nie znam na przykład japońskiego, chociaż tłumaczyłem haiku, ale to dzięki innym przekładom. Więc tłumaczę poetów języka niemieckiego, ponieważ rzeczywiście ta poezja jest mi, czy literatura w ogóle tego języka jest mi bardzo bliska. A konkretnie po prostu zaczęło się od tego, że ja we wczesnej młodości odkryłem dla siebie dwóch pisarzy języka niemieckiego, czyli Franza Kafkę i Rilkego. I obaj oni byli po prostu ogromnie ważni. Tak się złożyło, że nigdy nie próbowałem tłumaczyć Rilkego akurat, który jest ogromnie ważnym poetą dla mnie, ale to też przede wszystkim dlatego, że uważam, że wiersze Rilkego znalazły w polszczyźnie swojego znakomitego tłumacza w osobie Mieczysława Jastruna. Chociaż ja pierwsze wiersze Rilkego, jakie czytałem, to jeszcze w przekładzie Witolda Hulewicza, które to przekłady też zresztą cenię, tym bardziej, że Hulewicz był chyba jedynym polskim poetą, który osobiście znał Rilkego. Wymieniał z nim korespondencję. Więc tak, więc Witold Hulewicz, przede wszystkim Mieczysław Jastrun, no i Adam Pomorski, który kontynuuje dzieło Jastruna, translatorskie dzieło Jastruna. Chciałbym, żebyśmy spośród tych wymienionych przez Pana autorów na razie skupili się trochę na Celanie. Czy miał Pan okazję słuchać nagrań Celana, czytającego jego własne wiersze? Tak, tak, naturalnie. Dawno temu kupiłem sobie
podczas jednego z pobytów w Niemczech kupiłem sobie po prostu płytę z wierszami czytanymi przez niego. Także mam w pamięci jego głos. Jego głos czytającego swoje wiersze, ale też i przekłady, bo szczególnie pamiętam jeden wiersz Mandelsztama, który Celan tłumaczył. Bo Celan, co Państwo na pewno wiedzą, był też znakomitym tłumaczem. Tłumaczył z wielu języków. Był w ogóle poliglotą, jak wiadomo. Myślę o tym Celanie czytającym własne wiersze. W zeszłym roku ukazała się nakładem takiego wydawnictwa Hörverlag, które wydaje właśnie, no to się dzisiaj nazywa często audiobooki, ale to są takie również, że tak powiem, wyjątkowe audiobooki, to znaczy teksty czytane przez samych autorów. I mnie szczególnie w pamięci utkwiło, jak Celan czyta swój własny wiersz Ich hörte sagen. Więc chciałem i dlatego mówię o tym, jak Celan czyta, bo poza tym, że chcę się z Państwem podzielić tym zupełnie niezwykłym przeżyciem, jakim jest słuchanie Celana, no można by się tutaj próbować pokusić o opisanie jego głosu, tak lekko wysokiego, jednocześnie mocnego i kruchego. I dlatego o tym mówię, bo chciałem zapytać, czy myślał Pan o tym, tłumacząc wiersze Celana. Mianowicie, kiedy Celan czyta swoje wiersze, to gdzieś tak po 2/3 wersu robi taką leciutką pauzę, jakby dla nabrania oddechu, i to sprawia wrażenie takiej kruchości, krumę, jak on to ładnie czyta. Te pauzy są również w Pana przekładach. Czy głos Celana na to wpłynął również? Naturalnie, że tak. Ta płyta zresztą, o której mówiłem, którą sobie kupiłem, właśnie tak się nazywa, Ich hörte sagen. Mhm. Mikrofon. Aha, przepraszam. Tak. Oczywiście mam w mojej pamięci słuchowej to, jak Celan czyta, i też uważnie słuchałem, jak on czyta, bo to jest ważne po prostu. Tak. Mhm. Zawsze się mówi, że nikt nie przeczyta tak wiersza jak poeta, nawet jeżeli nie ma przygotowania aktorskiego, a niektórzy robią to jeszcze w tak olśniewający sposób, jak właśnie Celan. Wymienił Pan także dwoje. Znaczy, chciał Pan dopowiedzieć coś teraz, czy bo podniósł Pan mikrofon? Bardzo proszę. Mhm. Wymienił Pan również Rilkego i Kafkę. I gdy zastanawiałem się, od czego zacząć to spotkanie, to chciałem rzucić taki problem, mianowicie wybierając parę faktów z Pańskiej biografii i z Pańskiej biografii twórczej. No i jeszcze Pan, jakby to powiedzieć, wzmocnił to moje pytanie, wymieniając właśnie Kafkę i Rilkego. Urodził się Pan w Austrii. Celan jest dla Pana jednym z ważniejszych tłumaczonych autorów. W swoim wielkim zbiorze wierszy Celana nie przetłumaczył Pan jedynie Todes Fuge, Fugi Śmierci, ustępując miejsca Stanisławowi Jerzemu Lecowi. Przeniósł się Pan w którymś momencie z Poznania do Krakowa. Więc gdybym powiedział C.K. Krynicki, pewnie bym przesadził, ale chciałbym Pana zapytać, jak ważna, bo że ważna to raczej tak, ale jak bardzo ważna jest dla Pana ta
Niezwykła austro-węgierska tradycja kulturalna, którą w skrócie ironicznie nazywamy CK tradycją, ale no ona się zaczyna głównie już poza Rilkem może, ale po rozpadzie Austro-Węgier. Jest taka znakomita książka Marjorie Perloff, Ostrze ironii, gdzie wśród tych autorów niemieckojęzycznych omawiany jest między innymi Celan. Coś dziwnego, coś wspaniałego się stało, że właśnie w tym miejscu tyle niezwykłych wydarzeń, tyle arcydzieł z historii kultury, no żeby skromnie powiedzieć, żeby poprzestać na Malerze, na Klimcie, żeby Freuda dorzucić do kolekcji. No i potem ci pisarze, którzy stamtąd się wywodzą i krytycznie, ironicznie do tej kultury nawiązują. Wśród nich Celan, więc ta tradycja jest dla pana istotna. Naturalnie, że jest dla mnie istotna, także z powodów czysto osobistych, ponieważ moja rodzina też się jakoś wywodzi z tego kręgu kulturowego. I to znaczy z Kresów. A jeżeli chodzi o Celana, to Celan był rówieśnikiem mojego ojca, nawet pod tym samym znakiem się urodzili. Więc to jest jakby taki dodatkowy, osobisty aspekt tego. Wspomniał pan, że ja nie tłumaczyłem Fugi śmierci. Ja to zrobiłem świadomie. Oczywiście myślę, że jestem w stanie przetłumaczyć Fugę śmierci, ale nie tłumaczyłem ponownie. Przede wszystkim dlatego, że istnieje ten znakomity przekład Leca, bo to jest naprawdę najlepszy przekład Fugi śmierci na język polski. Od czasu tego lecowskiego tłumaczenia powstało bardzo wiele przekładów Fugi śmierci. Ja nie liczyłem ich przekładów na język polski, ale jest ich około 20, jak sądzę. Teraz już być może nawet więcej. I po prostu uważam, że nie ma sensu próbować jakby nadal tłumaczyć Fugę śmierci, ponieważ kongenialny, rzekłbym, przekład może już w tej chwili stworzyć sztuczna inteligencja na podstawie tych istniejących przekładów. Bo z przekładami jest tak, że w najlepszym nawet przekładzie znajdzie się jakieś słabsze miejsce, które w innym przekładzie, nawet nie tak doskonałym jak ten, akurat mogło być lepiej przetłumaczone. Więc wyobrażam sobie właśnie, że kiedyś w przyszłości może taki przekład powstanie. Jeśli można, to przypuszczam, że wątpię, że zacytuję Wiecha. Mianowicie, a zupełnie poważnie mówiąc, te przekłady dokonywane przez sztuczną inteligencję, no to teoretycznie byłyby skłonne wybrać najlepsze elementy z przekładów, ale no już poza tym, że czynnika ludzkiego, indywidualnego, tak, z geniuszem i z błędami by zabrakło, to Stanisław Barańczak pisał w swojej pierwszej książce krytycznej, W nieufnych i zadufanych. To dla niego było takim negatywnym modelem, od którego wyszedł, żeby krytykować poezję panów rówieśników, nieco starszych, tych z orientacji hybrydy, i przywołał taki eksperyment. Mianowicie gdzieś w jakichś zachodnich magazynach ilustrowanych ktoś wpadł na pomysł, że właściwie warto by zobaczyć, jak wygląda najpiękniejsza kobieta świata.
No więc przypatrzono się portretom rozmaitych popularnych wtedy aktorek, uznawanych zasadnie oczywiście za piękne, i stworzono taką twarz idealnej w zamiarze kobiety. Uznano, że najpiękniejsze oczy ma Sophia Loren, więc były jej oczy. Nie pamiętam, czyj był nos, usta były Brigitte Bardot. No więc najpiękniejsze usta ma Bardotka, najpiękniejsze oczy Sophia Loren. Zrobimy ten portret i wyszła maszkara. Więc czy nie byłby taki przekład? Bardzo możliwe. Ja tutaj mówię właśnie o przekładzie, bo ja rozróżniam przekład. To znaczy, dla mnie troszkę czymś innym jest przekład, a czymś innym tłumaczenie. I ja próbuję tłumaczyć. W tłumaczeniu zawsze jest, bo przekład jest określeniem, rzekłbym, bardziej technicznym. Przekłada się nie tylko poezję, prawda, nie tylko literaturę, ale przekłada się przede wszystkim na przykład wszelkiego rodzaju instrukcje. I tutaj przekład musi być niezmiernie precyzyjny, bo jak się przekłada jakąś instrukcję, no to jest oczywiście bardzo ważne, żeby tam najmniejszego błędu nie popełnić. Ale wiersza nie da się przełożyć na inny język, zwłaszcza jeżeli to są różne bardzo języki. I także wiersza niemieckiego nie da się, moim zdaniem, kongenialnie przełożyć na język polski. Z bardzo wielu powodów, także i dlatego, że język polski jest młodszym językiem. Jest niestety językiem też znacznie uboższym, jeżeli chodzi o słownictwo. No i też nie tak precyzyjny jak język niemiecki. To znaczy nie stwarza takiej możliwości, jakie język niemiecki ma w sobie. Także moim zdaniem, ja się oczywiście przy tym nie upieram, ale po prostu wierzę w to, że wiersze raczej tłumaczymy niż przekładamy. I jak mówię, w tłumaczeniu wiersza jest też pewien element interpretacji. Tak. Także po prostu nie da się uniknąć tego, że każdy tłumacz, a już zwłaszcza tłumacz poeta, tłumaczy trochę po swojemu, o co inni mogą mieć pretensje, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o nieprzystawalność, no wiadomo, że nie ma idealnej symetrii, nie ma idealnej, w ogóle nie ma symetrii między językami. I tu, żeby przejść do następnego problemu, taka anegdotka: we wrocławskim Ossolineum był szatniarz, taki pan Stefan, który znał niemiecki i pokazywał, mówi, a ja czytam Czechowa w niemieckim przekładzie i tak dalej, i tak dalej. On zatrzymywał czytelników, zagadywał ich i no, staliśmy jak na szpilkach, oddychając z ulgą, gdy pojawiał się następny czytelnik po odbiór płaszcza. W każdym razie pan Stefan głosił, że jest jeden przykład, który pokazuje, że istnieje doskonała odpowiedniość między polskim a niemieckim, i brał taki utwór poetycki, po polsku brzmiący "musi to narusi, a w Polsce jak to chce", a po niemiecku mówił pan Stefan "muss man in Russland und in Polen wie sie wollen". Proszę bardzo, dokładnie z rytmem, rymem idzie przełożyć. A wspomniałem tak przy okazji Ossolineum, bo w pańskiej biografii
Są też epizody pracy w bibliotece. Pracował pan w Bibliotece Raczyńskich, w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i w Bibliotece Kurnickiej. Ta była pierwsza. Jeśli można zapytać, to były takie prace na przechowanie, czy też jakoś, czy okazało się, że to było bardzo ważne doświadczenie? Bo rozmaite mity się opowiada o pracach bibliotekarzy. Doświadczenie oczywiście ważne, jedno z doświadczeń, ale po prostu zacząłem pracować w bibliotece, dlatego że straciłem pracę w czasopiśmie, z którym jakoś byłem związany. I także to była jakby konieczność życiowa. Także. Jeśli jesteśmy w tamtym czasie, w czasie pańskiej młodości, Bogusława Latawiec, wspominając, chyba to była wizyta Białoszewskiego w Poznaniu i on miał takie prywatnie, że tak powiem, ze stopniem wyższym, prywatniejsze spotkanie w mieszkaniu Stanisława Barańczaka. I kiedy pani Latawiec to wspomina, to opisuje, jak obserwowała waszą trójkę, to znaczy pana Stanisława Barańczaka i Lecha Dymarskiego. I twierdziła, że przyjaźń, która panów łączyła, wręcz emanowała, że widać było, że panowie porozumiewają się no niemal telepatycznie i że ta przyjaźń no w jakiś sposób wzmacnia panów, daje panom jakieś poczucie siły, pewności. Czasy były bardzo przykre, bardzo trudne. I chciałbym właśnie o te kwestie zapytać. Nie tyle może towarzyskość jako element niezbędny w historii Nowej Fali, no i w historii wielu innych ugrupowań, nurtów i tak dalej, ale ta przyjaźń i ta taka jakaś zasadnicza powaga, która chyba odróżnia i tamte czasy, i tamto podejście do literatury. Jak pan na to dzisiaj patrzy? Spróbuję panu na to odpowiedzieć, ale pozwoli pan, że jeszcze dodam może do poprzedniej kwestii, że bo ja wiele zawdzięczam bibliotekom, w których pracowałem. W Bibliotece Kurnickiej na przykład mogłem spokojnie czytać literaturę emigracyjną, bo Biblioteka Kurnicka specjalizuje się w zbieraniu literatury emigracyjnej. Także to było wtedy, w czasie, ja zacząłem pracować w 1968 roku w Bibliotece Kurnickiej. No, w tamtych czasach, jak wiadomo, szalenie trudno było dotrzeć do książek wydanych na emigracji, a zwłaszcza do książek wydanych w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia. Niektóre z tych książek były właśnie w Bibliotece Kurnickiej, także mogłem je czytać. Wspomniał pan o tym spotkaniu z Mironem Białoszewskim w mieszkaniu Staszka, Ani i Staszka Barańczaków. Ja je żywo mam w pamięci.
To było zresztą jeden z nielicznych moich spotkań z Białoszewskim, którego czasami gdzieś widywałem. Raz zresztą pamiętam, że sam go zaprosiłem na jakieś wcześniej, na jakieś spotkanie w którymś z klubów studenckich. No, po prostu przyjaźń ze Stanisławem. Stanisław Barańczak był po prostu jednym z moich najbliższych przyjaciół. No i ich dom, ich mieszkanie w Poznaniu było dla mnie miejscem jakiegoś schronienia. To było mieszkanie na ulicy Newtona, prawda? Najpierw to było mieszkanie na ulicy Kościuszki. Uh-huh. I później dopiero Staszkowie przenieśli się właśnie do bloku, bo wcześniej mieszkali w mieszkaniu matki Staszka. Potem się przenieśli do własnego mieszkania. Tak, to była ulica Newtona, tak. A później... Newtonville, pytam, bo wspomniał pan wcześniej, że pański ojciec był rówieśnikiem Celana, więc tak. Te koincydencje czasem takie są dziwne. Mieszkać w Poznaniu na Newtona i potem mieszkać w Newtonville pod Bostonem. Bo mówił pan tu o przyjaźni z Barańczakiem, ta przyjaźń, ja powiedziałem jeszcze o jakiejś takiej zasadniczości, powadze w podejściu do literatury, w podejściu do swojej działalności publicznej. Przecież państwa rówieśnicy, czyli Teatr Ósmego Dnia, zakładają, że mogą być narażeni na różne szykany i tak dalej, i tak dalej. Więc może lepiej nie zakładać własnych rodzin, żeby po prostu nie mieć potem bolesnych dylematów, czy nie poddać się ze względu na dobro rodziny i tak dalej. Więc pytam o tę powagę, o tę zasadniczość, która jest mocno w pańskich wierszach, w wierszach Barańczaka. On się kiedyś w jednym wierszu pisze, że nigdy nie żarły mnie wszy, nigdy naprawdę nie głodowałem. Zastanawiam się, czy mam prawo w ogóle pisać. U pana też jest coś takiego i myślę, że ta powaga jakoś zniknęła. Nie wiem, to jest złudzenie człowieka trochę młodszego, takiego jak ja, bo jestem gdzieś o dekadę młodszy, trochę więcej niż dekadę, od rocznik 59, od nowej fali. Czy rzeczywiście czasy i podejście państwa było zdecydowanie poważniejsze? No, ja myślę, że jednak tak, chociaż między Staszkiem a mną jest pewna różnica wieku, nieduża, ale dosyć istotna, bo ja się urodziłem w czasie wojny. Staszek na szczęście już po wojnie. Także nasze dzieciństwo, które jednak ma ogromny wpływ na resztę życia, wyglądało troszkę inaczej. Niemniej to było właśnie takie dziwne pokolenie, które urodziło się albo właśnie w czasie wojny, albo tuż po wojnie i z którego później się wyłoniło właśnie to, co zostało nazwane nową falą, bo myśmy przecież tak siebie
nie nazywali. Raczej jeżeli chodzi o świadomość pokoleniową, to ona tak naprawdę ukształtowała się dopiero w okolicach marca 1968 roku. Także my jesteśmy, ja zawsze się czułem bardziej jednak związany z pokoleniem, czy czułem się bardziej przynależny jakby do pokolenia 1968-1970, bo te dwie daty w polskiej historii się dramatycznie zapisały, niż na przykład nowa fala. Nowa fala to, jak wiadomo, termin, który został stworzony troszkę później i właściwie przede wszystkim dlatego, że te daty akurat wtedy były już niecenzuralne, 1968-1970. Więc krytyka nam przyjazna znalazła właśnie taką nazwę dla tego dziwnego pokolenia. Mhm. A to jest czas gorący, był nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ktoś kiedyś, i to jest ta genialnie wręcz pokazana różnica, że młodzi studenci w 68 roku buntowali się w obronie Mickiewicza, natomiast dwa miesiące później w Paryżu studenci, wasi państwa rówieśnicy, buntowali się, bo chcieli znieść wszystko w drobiazgi, by tak powiedzieć. Niemniej, oczywiście nie sprowadzam całej kontrkultury do paryskiego maja, ale przecież to, co się działo na Zachodzie, także z kulturą masową, z kontrkulturą, do państwa docierało. Barańczak tłumaczy Beatlesów na początku lat 70. U pana też są takie ciekawe rzeczy, o których w następnym wejściu bym powiedział. Natomiast teraz takie trochę ogólniejsze pytanie. Czy czuli państwo wtedy jakąś mocną więź z tym, co się dzieje w kulturze na Zachodzie? Z tym, co się dzieje w kulturze, czy w kontrkulturze, prawda? Bo to bardziej jednak była kontrkultura. To, co akurat nam było bliskie. Oczywiście trzeba pamiętać, jak, że dostęp do tej kultury, do tej kontrkultury był jednak bardzo trudny, bo nawet płyty Beatlesów nie tak łatwo było kupić, prawda? Więc to było zawsze jakieś wydarzenie, kiedy się udało zdobyć jakąś płytę. Ja zresztą osobiście pierwsze płyty Janis Joplin na przykład przywiozłem sobie dopiero w maju 1973 roku z Wiednia. I wcześniej słuchałem ich, ale oczywiście nie miałem. Także w ogóle płyty. Pamiętam zresztą, że to nie tylko płyty z muzyką, ale na przykład pamiętam radość Staszka, jak mu się udało zdobyć płytę z wierszami Dylana Thomasa, czytanymi, który zresztą fantastycznie czytał wiersz. Staszek akurat wtedy tłumaczył Dylana Thomasa. No i ta płyta to było po prostu ogromne wydarzenie. A też udało mu się szczęśliwie kupić tę płytę tylko dzięki temu, że w Poznaniu była księgarnia
muzyczna, do której dotarły płyty z targów książki. Aha. Bo czasami właśnie można było jakimś... Czasami właśnie można było kupić książkę wydaną na Zachodzie w potargach, mhm. potargach książki, bo one gdzieś tam lądowały w Empikach czy w księgarniach muzycznych na przykład, tak jak było z tą płytą z wierszami Tomasa. Mhm. No zresztą Tomas jeździł na tournée, gdzie czytał swoje wiersze. Tak. I czy pamięta pan rok, w którym Barańczakowi udało się tę płytę kupić? Tak, próbuję sobie, no to musiało być gdzieś w okolicach właśnie 67-68 roku, ale tutaj mhm. niestety... W każdym razie, no bo 74 rok to wychodzą wiersze Dylana w przekładzie Stanisława Barańczaka. Ale on znacznie wcześniej zaczął tłumaczyć. Wiem, że zaczął to wcześniej, ale to by potwierdzało tezę, że jeśli tłumacze słuchają również poetów czytających ich własne wiersze, nie zawsze to jest możliwe, Szekspir na przykład, byłoby trudniej, to ma niezwykle ciekawe efekty. A propos tych płyt, pan swój akt urodzenia, książkę z 75 roku, poprzedził dwoma mottami. Pierwsze to jest ta kapitalna formuła Przybosia, świat nie i jest. A druga to z Williama Blake'a. Gdyby oczyścić drzwi percepcji, każda rzecz jawiłaby się taka, jaka jest, nieskończona. Mówi pan o organizmie zbiorowym, tak? Tak, przepraszam. Organizm zbiorowy, 75 rok. Przepraszam za ten lapsus. Miałbym pytanie, czy pan wiedział wtedy, dając takie motto, że to sformułowanie Blake'a przypomniane zostało nieco wcześniej przez Aldousa Huxleya i że grupa The Doors właśnie stąd wzięła nazwę Doors of Perception. Ja później się o tym dowiedziałem. Zresztą nie wiem, czy ja, bo to akurat jest mój przekład, można powiedzieć. Nie wiem, czy on jest wierny. Mhm. A jest pan, to jeszcze jesteśmy w tych obiegach kontrkulturowo, kulturalno-masowych, jest pan współautorem jednej no, z najpiękniejszych polskich piosenek, myślę o Magii Obłoków Marka Grechuty. Tam jest pański tekst, to na pewno państwo znają, ten przepiękny, taki ekstatyczny refren jak obłok. To się ukazało na płycie Grechuty z 74 roku. Ta okładka jest taka mocno też kontrkulturowa. To zawsze oglądam i słucham ze wzruszeniem, bo pokazuje, że myśmy też chcieli w tym uczestniczyć. Tu będąc w Europie Środkowo-Wschodniej, że chcieliśmy mieć z tym łączność. Jak było z tym tekstem? To było zamówienie, czy pański wiersz, który istniał gdzieś wcześniej i został wykorzystany? To akurat był, nie wiem, czy to było... nie nazwałbym tego zamówieniem, ale no po prostu ja to był ja Marka Grechutę poznałem w ogóle dzięki Leszkowi Aleksandrowi Moczulskiemu, który był bardzo zaprzyjaźniony z Markiem Grechutą, nie tylko z nim, zresztą jak wiadomo, bo i z braćmi Zielińskimi, i który to Leszek zresztą był znakomitym poetą piszącym także piosenki.
I Leszek właściwie, bo ja wcześniej w ogóle nie myślałem, że kiedykolwiek w życiu napiszę tekst właśnie, tekst do muzyki, bo niektóre właśnie z tych tekstów pisałem już do gotowej muzyki, ale Leszek namówił, bo to Leszek namówił Marka Grechutę do nagrania płyty z wierszami polskich poetów, gdzie są zresztą bardzo różni poeci, bo jest i Mieczysław Jastrun na przykład, jest Tadeusz Nowak, jak pamiętam, ale jest też na przykład Ryszard Milczewski Bruno, nasz kolega. Także to jest przede wszystkim zasługa Leszka właśnie, który mnie ośmielił jakby do tego, że ja spróbowałem. I jak mówię, ja napisałem tylko kilka tekstów, które były śpiewane. I wszystko to jest zasługa Leszka Aleksandra Moczulskiego. A ten drugi tekst, który jest na płycie Anawy, ale tej płycie Anawy bez Grechuty, tak, tam gdzie kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam i tak dalej. Tak, ale to już chyba został wzięty pana wiersz po prostu. Tak, tak. Jakoś zresztą ten drugi tekst jest przedrukowywany przez pana w różnych pańskich wyborach. Mówiliśmy sporo, na chwilę jeszcze wrócę tutaj do Celana. I wie pan, mam taką wielką ochotę, żebyśmy przywołując właśnie Celana zakwestionowali, a przynajmniej podali w wątpliwość pewne hasło, które uporczywie pokutuje od kilkudziesięciu lat. Mianowicie w roku 1951 Adorno napisał w takim swoim tekście Kulturkritik, napisał słynne zdanie, które było potem powtarzane w rozmaitych formach. Dokładnie to brzmiało, tak przynajmniej podają Markiewicz i Romanowski w skrzydlatych słowach. Napisanie wiersza po Oświęcimiu jest barbarzyństwem. Czy Celan nie zakwestionował tego hasła? Ja myślę, że wiersze Celana są jakby, no, że między innymi właśnie wiersze Celana są dowodem na to, że ta akurat teza czy twierdzenie, czy nie wiem, czy jak to nazwać, Adorna, nie jest prawdziwa, jeśli tak to można określić. Zresztą w tamtych czasach to akurat zdanie Adorna było często interpretowane jako aluzja między innymi do fugi śmierci Celana. Także, ale sam, przede wszystkim sam Adorno później zaczął się delikatnie jakby z tego wycofywać, bo później to już formułuje w trybie warunkowym. A ja osobiście uważam, że tu akurat mówi Adorno
nie jako filozof, nie jako myśliciel, tylko bardziej jako publicysta, bo to jest takie zdanie, które jakby dobrze brzmi. Efektowne jest. W mediach. Mhm. Ja osobiście uważam, że filozof, myśliciel nie może sobie pozwolić na takie zdanie, bo musiałby wtedy zacząć jednak od tego, że życie po Auschwitz jest niemożliwe. To życie jest inne, ale jest. I poezja jest oczywiście inna, bo poezja po Auschwitz jest inna. I też Celan cały czas miał świadomość tego zresztą. I jak wiadomo, on niechętnie w późniejszych latach niechętnie na przykład czytał Fugę śmierci. Bo tak się stało, że Fuga śmierci akurat stała się najbardziej znanym wierszem, chyba najbardziej znanym wierszem języka niemieckiego w ogóle, jak mi się wydaje, ale najbardziej znanym wierszem napisanym po Holokauście. I na przykład Celan, którego proszono, kiedy czytał swoje wiersze w czasie jedynej swojej podróży do Izraela, gdzie proszono go tam, żeby przeczytał Fugę śmierci, on tego akurat nie zrobił, bo on szukał cały czas jednak innego języka poezji. Tak, on oczywiście, że jego poezja w tym Fuga śmierci to jest poezja wyraźnie napisana po zagładzie, odpowiadająca na zagładę, reagująca, ale też czerpiąca z tych wspaniałych historycznych zasobów. To nie tylko modernizm, ale pan pisze o tym, że w poezji Celana są rozmaite warstwy języka niemieckiego, prawda? Więc ta kultura istnieje, działa nadal. A właśnie tak myślałem intensywnie o tym haśle Adorno i cieszę się, żeśmy je tutaj, że pan zakwestionował zasadność tej efektownej tezy, no bo układa się w taki ciekawy ciąg cały nasz festiwal i parę dni wcześniej Urszula Zajączkowska i moi znakomici koledzy Andrzej Skrendo, Wojtek Bonowicz, Darek Fox dyskutowali o Różewiczu, o tym, co poeci na temat Różewicza dzisiaj myślą. No i któryś z panów się tak rozpędził, że no właśnie po Oświęcimiu poezja jest niemożliwa, że nie ma, czy możliwe jest dzisiaj napisanie wiersza lirycznego? Nie, no Ula Zajączkowska, znakomita poetka, również liryczna, siedzi, nie mówi nic w tym momencie, ale pokazuje sobą, pokazuje swoimi tekstami, że również liryka jest przecież mimo wszystko dzisiaj możliwa. A propos rozmaitych poetów młodszego pokolenia, to znaczy nie tych najmłodszych w tym momencie, ale startujących 10, 20, 30 lat temu. Pan poza własnymi wierszami, poza tłumaczeniem innych wierszy jest również wydawcą.
Co decyduje, że wybiera pan do swoich do A5 tomiki bardzo różnych autorów? Tam jakąś wspólną linię dość trudno byłoby znaleźć. Co decyduje, że pojawiają się, że są przez państwa, przez pana i pańską żonę wydawane wiersze tych akurat poetów? No, ja nie wiem, czy byłoby dobrze, gdyby nasza działalność wydawnicza ograniczała się tylko do wydawania poetów jednego nurtu, powiedzmy. Oczywiście, że nie, że to tak, tylko ta różnica prowokuje pytanie, że co jest zasadą wyboru. To są rzeczywiście bardzo różni poeci. To są przede wszystkim mnie jakoś osobiście bliscy poeci, więc także i poeci mojego pokolenia, prawda, moi przyjaciele, czy też moi mistrzowie. Czy w ogóle poeci, których podziwiam. I no i po prostu mnie osobiście zawsze jakoś bliscy są poeci osobni, jak to się mówi o Białoszewskim. Na przykład. I też może się wydawać, że nie ma jakiejś konsekwencji, to znaczy, że nie ma wyraźnej bardzo linii. Ponieważ no, po prostu to są poeci bardzo, bardzo różni. Nasz czas niestety powoli dobiega końca. Czy moglibyśmy prosić na zakończenie chociaż jeden, a może trochę więcej pańskich wierszy? No właśnie, ale jeden, bo jeden będzie mi trudno wybrać. Nie, no to powiedziałem co najmniej jeden, tak skromnie. A ile mogę przeczytać? No myślę, że kilka spokojnie kilka, można. Tak. Kilka. No kilka wierszy wybrać też nie jest łatwo. Chyba, że szybciutką konsultacje z organizatorami. Ile naprawdę mamy czasu jeszcze? 5 minut. 10. Aha. No to rzeczywiście niewiele czasu. Nie, to rytm transmisji nas po prostu ogranicza. I to będę czytał tak, jak mi się otworzy po prostu. Mhm. Otworzyło mi się na wierszu dedykowanym bardzo mi bliskiemu poecie. Język to dzikie mięso. Panu Zbigniewowi Herbertowi i panu Cogito. Język to dzikie mięso, które rośnie w ranie, w otwartej ranie ust, żywiących się skłamaną prawdą. Język to obnażone serce, nagie ostrze, które jest bezbronne, ten knebel, który dławi powstania słów. To zwierzę oswajane z ludzkimi zębami, to nieludzkie, co rośnie w nas i nas przerasta, ta czerwona flaga, którą wypluwamy razem z krwią, to rozdwojone, co otacza, to prawdziwe kłamstwo, które mami, to dziecko,
które ucząc się prawdy, prawdziwie kłamie. Silniejszy od lęku. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Czesław Miłosz. Czym jest poezja? Co ocala? Jedynie imiona, cienie, ludzi i rzeczy? Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym, jak bicie śmiertelnego serca? Silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią, głosem sumienia, którego narody i ludzie, którego nieludzkie wojny i pogromy nie potrafią zabić ni zniweczyć. Barbara Sadowska czyta wiersze. Barbara Sadowska czyta wiersze zamęczonego przez oprawców syna. Zabrakło miejsc, ale jedno pozostaje puste. On jest. Krwawią w nas jego rany. To jest wiersz napisany w październiku 1984 roku. Basia Sadowska przyjechała wtedy do Poznania i czytała swoje wiersze w duszpasterstwie akademickim. Rue de Poitiers. Późne popołudnie pruszy śnieg. Nieopodal strajkującego Musée d'Orsay widać szary tobołek na skraju chodnika. Zwinięty w kłębek kloszard albo uciekinier z jakiegoś ogarniętego wojną domową kraju nadal leży na kracie. Okutany w koce, śpiwór z odzysku i prawo do życia. Wczoraj miał jeszcze włączony tranzystor. Dziś stygnące monety układają się na gazecie w konstelacje niebyłych planet i księżyców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pana wiersze, przekłady i no, jak powiedziałem wcześniej, że jest ten rytm transmisji i to nas niestety ogranicza, bo do końca życia bym sobie nie darował, że przerwałem Ryszardowi Krynickiemu czytanie wierszy. W każdym razie dokończenie, ten nasz festiwal trwa i w październiku będzie finał Angelusa, finał Silesiusa. Może już wtedy pandemia będzie łaskawsza, najlepiej jakby jej w ogóle nie było. Będą spotkania publiczne i to już od organizatorów i od pana zależy. Może uda się zrobić taki wieczór, gdzie przeczyta pan tych wierszy i przekładów dużo. Tymczasem przypomnę, że nakładem A5 ukazała się również książka z wyborem wierszy Krynickiego i z płytą, na której pan czyta swoje własne teksty. A tymczasem dziękujemy za tyle lat wierszy i przekładów i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję najserdeczniej. Dziękuję panu. Dziękuję.